W tym ostatnim naszym spotkaniu wracamy jeszcze do tego wezwania Jezusa: nie bójcie się, nie lękajcie się, bo ja jestem z wami. To jest już jakieś wskazanie, gdzie jest lekarstwo na nasze lęki, na naszą bojaźń, bo każdy z nas tych lęków jakoś doświadcza. Z tymi wszystkimi lękami stajemy przed Panem. Jezus nas wzywa, abyśmy z tym wszystkim, co w sobie nosimy, przychodzili do Niego i u Niego szukali umocnienia i również tego i światła, i tej siły do pokonania tych lęków. To nie znaczy, że trudności znikną, ale On nas przez te trudności przeprowadzi. W ostatniej części koronki do Najświętszego Serca zostawionej nam przez błogosławionego Jakuba Alberionego mowa jest o tym, że to serce Jezusa skłoniło Go do oddania życia za nas. Ale zanim dokonało się to oddanie życia za nas, to pamiętajmy o tej niesamowitej walce, którą Jezus stoczył w Ogrójcu. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Ale Jezus, nawet jeśli umiera na krzyżu, umiera w całkowitym oddaniu Ojcu. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. I później dokonuje się właśnie coś, co jest niesamowitym darem, czyli zmartwychwstanie. I zobaczmy, że to zmaganie Jezusa, ono się odzwierciedla później także w zmaganiu naszego ojca, świętego Pawła. Myślę, że jest to sytuacja, w której często się znajdujemy również my, że prosimy Boga, aby nam tego nie dawał, aby nam tego nie zsyłał, aby zabrał od nas jakiś krzyż, aby zabrał nam trudność, aby przemienił tą czy inną osobę. Może rzadziej się modlimy o to, żeby nas przemienił. Ale posłuchajmy, co Paweł słyszy w odpowiedzi. Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. A więc nie chodzi o to, aby Bóg pozbawił nas wszelkich trudności w życiu, ale chodzi właśnie o to, żebyśmy w tych trudnościach potrafili do tego Boga przychodzić, potrafili się z Nim spotykać, potrafili Mu nasze życie zawierzać. Święty Paweł był właśnie tym człowiekiem, który umiał zawierzyć do końca Jezusowi i umiał Mu powierzyć, można powiedzieć, swoje lęki, swoje obawy, zdając się całkowicie na Jego prowadzenie, na prowadzenie Ducha Świętego. Powiedział o sobie: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A równocześnie wiemy, że wiele razy do tych swoich obaw się jakoś odwoływał, o nich pisał, ale zawsze właśnie siłę i moc znajdował w Jezusie Chrystusie. Chrystus, który jest pośród nas i ma być w nas, chce mieszkać w nas, chce prowadzić nas przez życie w tym takim pełnym zaufaniu do Niego, tak jak On sam zaufał w pełni Ojcu i pozwolił się prowadzić Jego woli. Tak samo proponuje nam tą swoją drogę, zapewniając nas, że zawsze jest z nami i nic nie dzieje się bez Jego przyzwolenia. Nasz założyciel, błogosławiony Jakub Alberione, mówił, że powinniśmy się lękać właściwie jednego grzechu, aby Jezusa nie obrazić, aby nie obrazić Boga, aby nie wzgardzić tą Bożą miłością, którą On nam daje. Na tej drodze niech nam będzie też taką opiekunką Maryja Matka. Niech ona nas przeprowadzi przez te nasze lęki, niech nas przeprowadzi właśnie do Chrystusa, abyśmy umieli w tej naszej bojaźni ofiarować się w pełni Jemu i Jemu zaufać tak jak dziecko. Tak jak dziecko potrafi zaufać ojcu, że on go wyprowadzi ze wszystkich niebezpieczeństw, że pod jego opieką nic mu nie grozi, tak i my miejmy takie zaufanie do niego i prośmy o tą łaskę Maryję, Królową Apostołów i świętego Pawła, który sam powiedział: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pokonywał te swoje lęki i swoje obawy, nie cofając się nawet przed męczeństwem. I to jest miejsce na nasze życie, na nasze zmagania, na nasze trudności, także na nasze zmaganie z grzechem. Wtedy, kiedy wydaje nam się, że wszystko stracone, żebyśmy potrafili przyjść, jak święty Piotr, zapłakać
powiedzieć Jezusowi: kocham Cię, chcę Cię kochać, nawet wtedy, kiedy tego nie potrafię wyrazić. Chcę Cię kochać w moich bliskich, chcę Cię kochać w tych ludziach, z którymi się spotykam, z którymi spotkania nie są dla mnie proste. Tego wszystkiego uczy nas nabożeństwo do Jezusowego Serca. Tego wszystkiego uczą nas święci, którzy nie są od nas odległi. Zostali świętymi właśnie dlatego, że potrafili to zmaganie połączyć z miłością Boga. Potrafili Bogu zawierzyć, potrafili w tym swoim zmaganiu, nawet wtedy, kiedy wydawało się, że wszystko jest stracone, kiedy wydawało się, że grzech ich przerasta, że ten grzech ich pochłania, że potrafili zawołać do Boga: Boże, ratuj. Serce Jezusa ze żywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Król, zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Wołajmy tymi słowami, módlmy się tymi słowami, aby Bóg właśnie ogarnął nas, aby ogarnął nasze serce, abyśmy potrafili to nasze serce zanurzyć w Jego sercu, aby to Jego serce mogło zakrólować w naszym życiu.